Radio Pryzmat. Para, para, Radio Pryzmat. Kociołek historii. Kociołek historii. Zapraszam, Julia Grzybowska. Mówi Michał Porębski. Henryk Baranowski był artystą, malarzem związanym z Pomorzem, Gdynią. Henryk Baranowski reprezentował dwie takie, powiedzmy, niefunkcjonujące w zbiorowej świadomości tradycje artystyczne, tradycję marynistyczną i orientalistyczną. Gdzieś tam one funkcjonują na boku takich naszych pierwszych skojarzeń, które mamy, kiedy słyszymy o sztuce polskiej, i myślę, że opowiedzenie o tej postaci to trochę pretekst, żeby o tych mniej znanych tradycjach również powiedzieć kilka słów. Orientalizm to w sztuce to wszystko, co wiąże się, jest inspirowane wschodem. Nazywa się to niekiedy w publicystyce Magrebem, czyli północna Afryka, Bliski, Środkowy i Daleki Wschód. Tak się składa, że Henryk Baranowski był oczywiście malarzem, ale był również żołnierzem, marynarzem konkretnie, marynarki wojennej. Uczestniczył jako obserwator w wielu misjach i uczestniczył w wielu ciekawych podróżach do niektórych tych rejonów, które zostały wspomniane, głównie północna Afryka, Środkowy i Bliski Wschód, Karaiby, Rosyjski Daleki Wschód. Podczas swoich podróży tworzył rysunki, akwarele, w swojej pracowni przenosił te motywy na płótno i w ten sposób powstawały przepiękne, rewelacyjne prace pokazujące ludzi wschodu, architekturę, kolory, światło. Coś, co jest takie trochę obce przykładowo malarstwu pejzażowemu polskiemu, gdzie wszystko jest nieco przyszarzone, nieco przytłumione, a na jego obrazach w tym klimacie orientalistycznym widać tą niezwykłą ferię kolorów i światła. A można powiedzieć, że mamy w tym zakresie tradycje długie, ponieważ kultura polska gdzieś tam powstawała na styku wschodu i zachodu. W szkołach uczymy się o tradycyjnym stroju polskim, który był inspirowany strojem tureckim. Zresztą polscy artyści udawali się w podróże na wschód. Takim pierwszym znanym artystą był niejaki Jan Krystian Kamsecer, jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. Udawał się w podróże do Turcji i powstawały tam rysunki, opisy wschodu. Te motywy orientalistyczne zapożyczane były też do tradycji historyzmu, akademizmu, by wspomnieć chociażby Józefa Branta, Jana Matejkę. Pewnie niewiele osób wie, ale polski malarz Stanisław Chlebowski, mówimy tu o wieku XIX, był nadwornym malarzem tureckiego sultana Abdulaziza. W tym duchu orientalistycznym tworzył również Tadeusz Ajdukiewicz. Inna ciekawa postać, Jan Ciągliński, w Rosji nazywany pierwszym rosyjskim impresjonistą. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Michał Feliks Wyrzywalski, również Marian Mokwa, tworzył dzieła o tematyce wschodniej, inspirowane swoimi podróżami na Bałkany. A więc ta tradycja orientalistyczna u nas istnieje, jest niezwykle ciekawa, niezwykle barwna i warto o niej przypomnieć. Jak się nazywał ten drugi nurt, w którym tworzył? Ten drugi nurt to marynistyka, czyli wszystko to, co związane jest z morzem. W naszym kraju ta tradycja marynistyczna nie jest aż tak rozbudowana i nie istnieje tak w powszechnej świadomości jak w Anglii, w Holandii, we Francji, które są takimi uznanymi krajami morskimi i które na morzu zbudowały swoją nawet dzisiejszą pozycję. Co nie znaczy, że kompletnie nie możemy nic o tym powiedzieć w odniesieniu do naszego własnego podwórka. Takim najpierwszym, najgłośniejszym i najważniejszym polskim marynistą był niewątpliwie Marian Mokwa, absolwent między innymi Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, który oddał się właśnie marynistyce pod wpływem wrażeń związanych ze swoim pobytem na Bałkanach. Innym przedstawicielem tego nurtu był Antoni Suchanek, skądinąd absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń między innymi
Mehofera i Wyczółkowskiego. No i tak dochodzimy do Henryka Baranowskiego, trzeciego z tej wielkiej trójcy polskich marynistów. Henryk Baranowski żył w latach 1932-2005. Początkowo uczył się takiego bardzo tradycyjnego warsztatu malarskiego u niejakiego Jana Falkowskiego, mistrza malarstwa. Kontynuował studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Później rozpoczęła się służba w wojsku, o której wspominałem, i niezwykłe podróże, podczas których mógł studiować i podziwiać nie tylko dalekie kraje, ale również morze. To jest przede wszystkim malarstwo olejne. Malował szybko, szkicowo. Jego płótna sprawiają wrażenie ulotności, to takie swego rodzaju impresje. Na marginesie, gdyby porównać jego pracę z pracami pierwszego nauczyciela Claude'a Monet, niejakiego Jerzyna Boudin, znaleźlibyśmy bardzo wiele podobieństwa. To takie właśnie notatki malarskie, zapisy ulotnego wrażenia w tej technice i w tym typie. Tworzył również akwarele, gwasze, rysunki. To były te techniki, w których najczęściej się realizował. Myślę, że takie postaci, które nie wpisują się w ten główny nurt, są postaciami, które warto przypomnieć, ponieważ sztuka polska nie kończy się na Matejce i na Malczewskim, jest bardzo bogata, bardzo różnorodna i myślę, że możemy być z niej dumni i myślę, że należy o niej dużo mówić.